Od zawsze myślałam, że najważniejsze w życiu to być dobrym człowiekiem. Kiedy jesteś dobrym człowiekiem, to jest wszystko dobrze. Ale chcę ci powiedzieć, że nawet kiedy wykonujesz dobre uczynki, to nie jest tak do końca, że ty to robisz i nic za to nie chcesz. Bo ja, kiedy robiłam dobre rzeczy, to sama siebie dowartościowałam i moje ego rosło. I wtedy ja śmiałam twierdzić, że zasługuję na zbawienie tymi dobrymi uczynkami. I większość ludzi tak ma. Myślą, że jak będą dobrzy, to będzie zbawienie, że będziecie zbawieni. Tak żyłam przez wiele lat. I chcę ci powiedzieć o prawdzie, którą odkryłam. O prawdzie, którą odkryłam 5 lat temu przez osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Od zawsze chciałam żyć z Bogiem. Od zawsze chciałam Go poznać. W kościołach mówili, że Bóg jest żywy. I ja 5 lat temu zreflektowałam się i logicznie pomyślałam, że skoro ludzie mówią, że Bóg jest żywy, a ja Go nie znam, ja tylko dużo wiem o Nim, to ja tak naprawdę nie znam Go osobiście. I zapragnęłam tego. 5 lat temu zawołałam do Jezusa z głębi swojego serca. I ja już nie brałam pod uwagę tego, że jestem dobrym czy złym człowiekiem, ale po prostu do Niego zawołałam. Zawołałam do Niego, nie wiedząc, czy tak naprawdę On jest, czy Go nie ma. Powiedziałam, że jeśli Ty, Boże, jesteś, to przyjdź do mojego życia i zmień mnie. I chcę ci powiedzieć, że wtedy, w tym momencie spotkałam się z Bogiem. Duch Święty przekonał mnie o tym, że moje uczynki nie mają znaczenia w oczach Boga. Przekonał mnie o tym, że kiedy nie poddam się pod panowania Boga, nie zostanę zbawiona. Że zbawienie jest za darmo, a nie z uczynków. Żebym nie mogła właśnie powiedzieć, że ja sobie zasłużyłam. Człowiek nie da rady sobie zasłużyć na zbawienie. Na zbawienie zasłużył jedynie Jezus Chrystus. To On przyszedł na tą ziemię 2000 lat temu. Żył świętym i bezgrzesznym życiem, aby wziąć wszystkie winy Twoje i Twoje grzechy. I to jest prosta Ewangelia. Przyjacielu, jeśli dziś uwierzysz w tą prostą rzecz, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i wziął na siebie Twoje wszystkie winy i grzechy, poniósł na sobie wszystko, całe odrzucenie człowieka, całe nieszczęście, że On wziął przekleństwo ludzkości, jeśli tylko w to uwierzysz i ustanowisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. To jest prosta Ewangelia. Bóg zszedł na tą ziemię, umarł na krzyżu, po 3 dniach zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Zbawienie jest dla ciebie dostępne. To prosta Ewangelia. Jeśli dziś uwierzysz w moje słowa, będziesz zbawiony. Nie z uczynków twoich, ale z wiary, jeśli dziś uwierzysz. Ja 5 lat temu uwierzyłam i zawołałam do Jezusa i On stał się dla mnie realny. Stało się dla mnie to realne, że żyję z Bogiem. Pamiętam, że kiedy poznałam Jezusa osobiście, byłam strasznie zła na ten cały system, który wtłacza nam, że musimy być jacyś, aby zasłużyć na cokolwiek w oczach Boga. Ale chcę ci powiedzieć, że nieważne, jakim teraz jesteś człowiekiem w tym momencie, nieważne, co przeżywasz, czy jesteś moralnie dobry, czy zły, dziś możesz spotkać się z Jezusem, niezależnie od czegokolwiek. To prosty akt decyzji. Jeśli dziś zdecydujesz zawołać do Jezusa, jeśli dziś uznasz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony. To prosta Ewangelia.